Ale dzionek. Well, Sonny, one second ago. Yeah, that's what I mean. Jakieś 10 sekund temu, nie wiem, 5 może sekund temu było słonecznie. Przygotujemy kawę, żeby wstawać. Odpoczywaliśmy dłużej. Podczas robienia kawy patrzymy za okno, a tu taki grad, śnieg w ogóle. Co to się zrobiło? A co to się zrobiło? Everything is possible. Yes. Oh, Sonny, when I am. It was 1 minute ago I'm coming here. No dobra, kawka wypita, a na dworze piękne słoneczko. Zobaczcie, jak się pogoda tutaj zmienia. Przed chwilą tak wiało, z śniegiem sypało, jaka rzeźnia, a teraz o, słoneczko. No spoko, dobra. No i czarne chmury nad miastem. Różnie, ciemno się zrobiło, jest godzina druga, ale ciemno już jest bardzo. No i jak? Dobra, jedzie. Elegancko wygląda. A, trzeba szybko do sala. A, ale szurnęło. It's not exactly snow. Co tu się dzieje? Dobra, bagażnik trzeba otworzyć, nie? Ojejej. Are you like it? What the hell is this? Oh my god! Go inside to the car. Uciekajmy! Bo jak ona będzie jechać? Do samochodu, mamo. To strach jechać w taką pogodę. Do samochodu, obojętnie. Obojętnie. Ła! Co to się... A było tak słonecznie, co? No teraz najgorsza. Co tu się dzieje? Robota. Myślę, że będzie. Zobaczcie na to niebo. Przestało padać śnieg. O. No nieźle, nieźle, naprawdę. Kurde, pogoda tutaj jest nie do przewidzenia. Czuję przyjemność i zmęczenie jednocześnie. To był ciężki dzień, lecz przyjemny dzień. Bo co? To zobaczmy rezultat. Na samym koniec 3 ciasta są zrobione. Czekoladowy, kawowy, miodownik. I sernik z ricotty. Oh, now it's time to make bread. Wow. Wow. No, ale nie było tak łatwo, bo mieliśmy też wtopy. Mieliśmy też nieudane rzeczy. Tak jak sernik, który nie wyszedł, nie udał się. No niestety, nie wiem. Nie znałem sera. A to biszkopt, już z tego nie dało się ukroić jeszcze jednego, żeby był czekoladowy, kawowy, czterobiszkoptowy, bo taki jest w oryginale. Niestety nieznajomość mocy tego piekarnika, jednak produkty są zupełnie inne niż w Korei, jakie używaliśmy. Sprawiło, że się parę rzeczy nie udało, a parę się przekonamy jutro, czy się uda. Teraz biorę się za robienie chleba, żeby na jutro mieć świeży chlebek. Tutaj stoi, leżakuje i zaraz zaczynamy pomalutku.
przygotowania nad chlebem. No. Powodzenie. Powodzenie. And you know how you feel? How you feel about day preparation for the Christmas? This is really crazy. There are gonna be 11 people on the table and you need how many cakes you need? That is crazy. 3 is not enough. Mm. I remember how your mom was so shocked when you said, I'm gonna have only 2 cakes. How dare you? It's not enough. That's why you made this last one. No. This one. Chocolate, yeah. Mm-hmm. But every cake looks so different because it's different. It's not enough for 11 people, you think? We cannot see. Co, myślisz, że wyjdziemy? Chlebek? Próbujemy. Nie pamiętam już, kiedy robiłem chleb w rękach. You think? The first time with this oven. Dobra, zrobiliśmy wspólną korporację, żeby ukręcić sernik razem i postanowiliśmy zrobić sernik baskijski i chyba już mu wystarczy. Wyłączmy grzanie. Wyłączmy go w ogóle. Oh, oh, so burn! Oh my God, it's good. Remove. It's a little too burn. Nie znam się, nigdy nie piekłem sernika baskijskiego. He burned too much, no? Little bit. With this oven, good to know. Jak na pierwszy raz, nie źle po prostu. To troszkę jakby za dużo sera, za bardzo się spiekł. No widać niedociągłości, ale pierwszy raz. Można wybaczyć. Właśnie wyciągnęliśmy nasz serniczek z foremki. Widać, spiekliśmy totalnie za bardzo. Miał być przypieczony, jest spalony, ale to nic. Nie musimy tego jeść, tak? Sernik zobaczymy. Jeszcze poczekamy. Niech ostygnie. O, tu się powinna tak trzęsieć galaretka. Ale wygląda lepiej niż ten pierwszy. But it look better than the first one, no? Yeah. This one you can eat. I'm not too fast. No. Dobra. Sprawdziliśmy sobie nasz sernik baskijski. Może trochę za wcześnie już go kroimy, ale tak nie ma co czekać. Góra się spaliła, ale w środku nie wygląda tak źle. O, you wanna try? Too early to try. Ale, it's already. Oh. Gonna see. No, okay. Oh, very soft. No, very soft, no. Yes. Mmm, good. It's not that bad, no? Dobry, bardzo kremowy. Serek jak bardzo taki budyniowy, puddingowy. A nie jest taki spalony, jakby się wydawało. Hmm? You like cheesecake? You want a cheesecake? You have. Mm-hmm. What? Kurde, nie wiem. Czy na kamerze to widać, ale to czerwone niebo. What? Aha.